serdecznie, drogie panny, na czytaniu tygodniowym. Posuń się, kocie, trochę, bo cię zgniotę. Abyś, oczy by ci wyszły, jakbym cię zgniotła, tak usiadła na ciebie. Ojej. Dobra. Witam serdecznie panienki na czytaniu dwutygodniowym. I już tutaj czytamy sobie. Co też? Czekajcie, bo się rozłożyłam nie tak jak potrzeba. Dobra. Jakie energie na dwa tygodnie dla panny? Jakieś te karty, powiem wam, u wszystkich wychodzą karty takie, u wszystkich, od samego początku, tutaj jak czytam dla was na te dwa tygodnie, to pokazuje mi się pierwszy tydzień, bociuś do mnie przyleciał, zaraz pewnie zaklekoczę. O! Słychać wiadomości dla mnie, ale i dla was, skoro nagrywamy, to i dla was, kochani, będą wiadomości, oby pozytywne. Ale wszystkie chcę, do czego zmierzam, że wszyscy mają jakieś dziwne energie, takie energie takie podburzone, takie energetycznie wszyscy, tak jak do tej pory co czytam, to każdy jakoś tak ola Boga, no takie podejście, powiem wam iście, dziwne. Mamy tutaj, drogie panienki, mamy szóstkę mieczy, mamy kapłana, to tak jakby... Wiecie, szóstka mieczy i kapłan, czasami to się mówi, że to jest jakaś śmierć, tak? Że to jest śmierć, ale ponieważ to jest kucie własnego losu, tutaj jest energia wyboru, czyli radości, to ja bym powiedziała, że wiele panien postanawia coś uśmiercić. Nie jest to śmierć fizyczna, nie sądzę, bo to jest takie odpłynięcie, bym powiedziała, że to są urlopy, ale jednocześnie też bym powiedziała, że to jest odsunięcie się od czegoś lub zamknięcie całkowicie jakiejś relacji, zamknięcie jakiegoś etapu, całkowite zamknięcie jakiegoś etapu w swoim życiu, zakończenie, tak, czyli pójście, bo tak chce los. Los przyniesie wam wiele tak jakby rozwiązań, ale to takich rozwiązań, że one będą kontrolowane i będziecie z tego tytułu bardzo zadowoleni, bo to są rozwiązania kontrolowane dla panie, także nie jest to, moi drodzy, to nie są złe karty. Jeżeli chodzi o drugi tydzień, to macie tutaj kucie swojego losu, czyli tutaj jest praca, być może będzie chodziło o pracę, ale tutaj jest wybór w związkach, wybór w emocjach, wybór w relacjach międzyludzkich, czyli tak naprawdę, ale bardzo ładne karty. Ja bym powiedziała, że te karty nie są złe. Zobaczmy, moi drodzy, co tutaj mamy. Co tutaj mamy w miłości? Wiele panien stanie na czystej drodze, wiele panien może wybrać energię, staje się bardzo energetyczne, wiele panien tak jakby zgodzi się na inne relacje niż do tej pory, w jakiej były, tak? Lub chce spróbować innej relacji, właśnie być może takiej, która kiedyś uważała panna, że była krzywdzona przez takie dziwne miszmarze, tak, a tutaj się może panna na coś takiego zgodzić, ale panno, budzisz się, jesteś energetyczna, bardzo fajne, stajesz na czystej drodze, czyli panna w miłości staje, w emocjach ogólnie staje na czystej drodze. Jeżeli chodzi, słuchajcie, tutaj o pracę, to ja bym powiedziała, nie, oj, przepraszam, to nie jest o pracę, tutaj jest o pracę, w pracy jakieś zwycięstwo, zebranie energii, zebranie tak jakby powroty do miejsc, wyjazdy tutaj są, ale do miejsc, gdzie byliście, tak, czyli takie fajne, ale też jednocześnie panna w czymś zwycięża, jeżeli chodzi o pracę, czyli coś wygrywacie, coś ugrywacie, coś dokańczacie, ale postanawiacie to zrobić sami, bo tu jest walka samotna, tu jest energia tak naprawdę bardzo, bardzo samotna, tak bym, kochani, powiedziała. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tutaj są jakieś przeziębienia, tu są przeziębienia, tutaj jest taka energetyka, troszeczkę nie wiem, co mam zrobić, tak, czy iść do lekarza, czy samemu się leczyć, bo tu się pokazuje tak jakby zwolnienie. Tu się pokazuje zwolnienie, co tak jakby pani nie bardzo to szło na rękę. Chcę wam powiedzieć, że bardzo mocno tutaj... Panienki, jeżeli są tutaj takie panny, to tutaj bardzo mocno jest to czytanie dla panien, które są wdowami też po części, wdowami lub rozwódkami, bo tu się pokazuje, że bardzo mocno, nie wiem czemu, ale energetycznie tutaj te wasze wdowieństwo, czy to, że jesteście, że jesteście teraz jako osoby wolne, tak, ale jesteście po rozwodach,
w jaki sposób będzie miało to wpływ na kolejne dwa tygodnie. Ale ja myślę, że bardzo pozytywne, bo tutaj są kochankowie, tutaj szóstka kielichów, tutaj jest takie odpłynięcie lub też no, dla tych, którzy, jest też taka relacja, że dla tych, którzy, kurde no. Gdzie tam ci, no dobra, tego nie będę czytała, bo tutaj powiecie, że jak ja śmiem wam coś takiego przeczytać, tak, no ale to energię sobie już później dopatrzycie. Natomiast energie na te dwa tygodnie nie są złe. Pierwszy tydzień pokazuje jakieś odpłynięcie, zakończenie pewnych spraw, znalezienie dla siebie furteczki, tak, i tutaj tak chce los. I tutaj, drogie panny, ja bym nie forsowała żadnych rzeczy. Ja bym po prostu dała się ponieść właśnie temu losowi. Niech ten los zdecyduje tak naprawdę za was. Jeżeli macie jakieś energie, jeżeli macie jakieś sprawy do załatwienia, z którymi się borykacie, nie wiecie, co macie z tym zrobić, tak? Zazwyczaj panna wie, ale w tym wypadku nie wie do końca, bo nie wie, jaka będzie reakcja. Poczekajcie, bo kolejny tydzień niesie naprawdę bardzo dużo rozwiązań, dobre wybory. Dobre wybory mówiące o tym, że jesteście w energii szóstki buław, czyli zwyciężam, tak? Zwyciężam, ponoszę, znaczy zwyciężyłam i jestem zwycięzcą, a jednocześnie bardzo duży wpływ będzie też miała na przestrzeni tych dwóch tygodni. Być może u was jakaś osoba urzędowa, być może będzie to kobieta na urzędzie, być może będą to decyzje urzędowe, być może to będzie przełożona lub to wy jesteście przełożonymi, ale to jest bardzo dobre. To, co idzie do was, jest bardzo dobre. To jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Także nie sądzę, żeby tutaj było coś złego, ale i nie ma jakichś wzlotów za wielkich, tak? Tutaj nie ma, po prostu małe zwycięstwa, małe, dużo rozplątywanych ścieżek, bardzo dużo rozplątywanych ścieżek, bardzo dużo odkrytych decyzji, tak? Decyzje, same decyzje pozapadają, tak bym powiedziała, w najbliższym czasie. Tak naprawdę coś, na co wyliczycie, to się powinno zakończyć dobrze. Jeżeli kobieta będzie sędziną, jeżeli kobieta będzie decyzyjna, jeżeli kobieta będzie lekarzem, no to macie sprawy wygrane, tak, to dla was są sprawy wygrane. Patrzy na Bociusia, słuchajcie, intensywnie nas słucha, tutaj jest, no odwróciłabym kamerę, bo mam tutaj sobie, wisi sobie, znaczy wisi może, na lampie stoi, wisi sobie tak. Także tak to, kochani, widzę, pozdrawiam serdecznie i cóż, do zobaczenia do usłyszenia za dwa tygodnie. Pozdrawiam, buziaki, hej po. Kociuluchu, znowu będziesz leżał, spadniesz.